Rok 2012 upływa w Mrągowie pod znakiem inwestycji. W mieście powstaje nowy amfiteatr, ekomarina i hala widowiskowo-sportowa. Do tego dochodzi jeszcze remont hotelu pielęgniarskiego, w którym będą mieszkania komunalne i uzbrojenie terenów przemysłowo-składowych przy ulicy Przemysłowej. Wszystkie prace otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej, a ich realizacja idzie pełną parą. Najwięcej osób, bo prawie 100, pracuje obecnie przy budowie mrągowskiego amfiteatru. Sprawdziliśmy, jak przebiegają roboty. Równolegle przebiegają prace budowlane na wszystkich odcinkach rur, poczynając od robót wykończeniowych na obiekcie sceny, na obiekcie toalety, na widowni, no i na ciągach pieszo-jezdnych. Po weekendzie majowym, po tym dłuższym, po piątym, rozpoczniemy nasadzenia drzew i krzewów. Nowy amfiteatr pomieści 5000 widzów. Będzie wyposażony w zaplecza socjalne i infrastrukturę techniczną. Pod sceną znajdzie się zaplecze z garderobami oraz pomieszczeniami małej gastronomii. Widownię podzielono na 4 główne sektory, a w części centralnej znajdzie się miejsce na reżyserkę. To jest duża inwestycja 10-milionowa, przede wszystkim z dużym zaangażowaniem z budżetu miasta, bo tylko około 2,5 miliona otrzymaliśmy wsparcia z środków unijnych, ale jest to inwestycja bardzo ważna dla miasta, bo jesteśmy miastem również festiwalowym, są imprezy telewizyjne i tutaj wymogi obecnie stawiane przez telewizję to jest takie, że musi być to obiekt nowoczesny, a jak on się zmienia, to myślę, że wszyscy będziemy mogli już od lipca na kolejnych cotygodniowych imprezach to zaobserwować. Budowa amfiteatru to najważniejsza inwestycja miasta. Prace powinny zakończyć się z końcem czerwca. Czy termin zostanie dotrzymany? Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i w tej chwili nie widzę żadnych zagrożeń, żeby dotrzymać terminu dla inwestorów. Amfiteatru przenosimy się na teren budowy hali widowiskowo-sportowej. Nowoczesny kompleks sportowy powstaje przy gimnazjum nr 2. Tak jak w przypadku amfiteatru, prace idą zgodnie z harmonogramem, a termin oddania obiektu do użytku, w tym przypadku koniec tegorocznych wakacji, jest jak najbardziej realny. Będzie to praktycznie jedyny taki obiekt w powiecie. Myślę, że bardzo długo oczekiwany i cieszymy się, że będzie w tym roku już oddany do eksploatacji. Nowoczesny kompleks sportowy to przede wszystkim pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa wraz z wyposażeniem połączona łącznikiem z gimnazjum. Wybudowane zostanie boisko do piłki ręcznej i 2 boiska do piłki koszykowej z miejscami siedzącymi dla widzów, boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko do piłki siatkowej, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Dodatkowo powstanie 60 nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją i aranżacją małej architektury oraz terenów zielonych, ekologiczna ścieżka edukacyjna, nowoczesna infrastruktura wokół obiektów sportowych i oświatowych. Na koniec odwiedzamy jeszcze strefę ekonomiczną, która mieści się przy ulicy Przemysłowej. Trwa tam właśnie uzbrajanie terenów. Ten poziom bezrobocia, który jest w naszym mieście, w powiecie, jest nadal wysoki i sądzimy, że ta inwestycja z dofinansowaniem unijnym pomoże w ograniczeniu bezrobocia, że po jej zakończeniu w tym roku pojawią się inwestorzy, którzy będą zatrudniać pracowników m.in. z naszego miasta. Kolejne inwestycje prowadzone aktualnie w Mrągowie, takie jak modernizacja byłego hotelu pielęgniarskiego czy budowa ekomariny, już niebawem na naszym portalu. Już teraz zapraszamy na drugi odcinek wycieczki po mrągowskich placach budowy.